Najpierw dostali klucz do bram miasta, a teraz biorą udział w warsztatach artystycznych, talent show czy zajęciach z predyspozycji zawodowych. Podopieczni ośrodka dla osób niepełnosprawnych obchodzą już po raz 20 Tydzień Godności Osób z Niepełnosprawnościami. Całe wydarzenie potrwa 9 dni. Karolina Komada. Wśród konkurencji skok przez skrzynię, kręcenie hula hop, gra w tenisa stołowego czy bieg z przeszkodami. Mimo rywalizacji nastroje bardzo optymistyczne. Mnie się bardzo podoba, jest rywalizacja, poznaje się nowych osób. Miła atmosfera jest bardzo i fajna gra jest. Wygram! Wygrać chce nie tylko Mateusz, ale też 300 pozostałych uczestników 26. Olimpiady Radości, łącznie 27 ekip z 15 miast województwa śląskiego. Dla nich to jest nie tylko świetna rozrywka, atrakcyjne spędzenie wolnego czasu, ale ma także wymiar rehabilitacyjny. Powiem tak, ćwiczenia w sali rehabilitacyjnej często są dość żmudne i kosztują wiele wysiłku. Są mniej atrakcyjne niż prowadzenie pewnych ćwiczeń w formie zabawy, rekreacji. Mimo że to Olimpiada Radości, to podopiecznym towarzyszą różne emocje. Nad wszystkim czuwają opiekunowie i wolontariusze rudzkich szkół podstawowych, którzy też czerpią korzyści z uczestnictwa w imprezie. Przede wszystkim widzą, że tak naprawdę nie różnimy się od siebie i jaką olbrzymią radość daje pomaganie innym. My ich na to uczulamy. Olimpiada Radości jest częścią Tygodnia Godności Osób z Niepełnosprawnościami. Wydarzenie w Rudzie Śląskiej organizowane jest co roku w maju i rozpoczyna go tak zwany kolorowy przemarsz. W akcję angażują się mieszkańcy i instytucje, które codziennie pracują z osobami niepełnosprawnymi. Właściwie każda instytucja miejska, ale nie tylko miejska, zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami bądź pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. No mówimy to tu o domach pomocy społecznej całodobowych, mówimy tu o dziennym domu pomocy społecznej, mówimy o warsztatach terapii zajęciowej, gdzie właśnie osoby z niepełnosprawnościami mogą włączać się w normalne życie społeczności naszego miasta. Tydzień Godności dla Osób Niepełnosprawnych potrwa 9 dni i zakończy się w środę 29 maja.